Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim stole znowu porządny sprzęt. No nie inaczej, słuchajcie, no nie może być inaczej. Na testy TV i na Domi Drewno lipy nie uświadczycie. Czerwona torba z napisem Milwaukee, naprawdę spora. I w sumie aż się dziwiłem, że to przychodzi w takim opakowaniu, ponieważ zawartością jest ładowarka i zawartością kolejną, ważniejszą, jest sprzęt, o którym będę mówił. Jest jeszcze pasek do torby, więc torbę na bok i w moich rękach M12PCG, czyli pistolet do nakładania wszelakich mas, ale tutaj jakby parametrem, który Was powiedzmy ogranicza, czy do którego się tutaj to nadaje, są to tuby 300 ml i to jest najważniejsze, nie? No i oczywiście system M12. Ładowarka tradycyjna to jest C12C. O tym już chyba też opowiadałem, więc to na bok. No i skupiamy się na naszym pistolecie. Co tutaj mamy? Generalnie to przyszło chyba, tak mi się wydaje, tak porozkręcane. Tak, no oczywiście baterię możemy wyjąć. Baterię możemy wyjąć. Tu chyba jeszcze ta listwa była osobno. Tutaj jest to przykręcone na śrubę i mamy stalową listwę. W tym momencie listwa jest wyciśnięta. Kiedy tutaj jest taki przełącznik, jedna pozycja, wtedy luzujemy tą zębatkę, która to wypycha i przygotowane do pracy jest, wciskamy i to jest wszystko. I jest jeszcze tutaj z tej strony, ale to muszę włożyć baterię, żebyście widzieli. Jest tutaj wyświetlacz, który pokazuje nam stan naładowania akumulatora i sześciopozycyjny elektroniczny sterownik prędkości wyciskania. No i kolejny parametr, który tu się musi pojawić, to 1780 N. Siła wypychania tego preparatu. I myślę, że słuchajcie, że to jest na tyle dużo, że bez problemu poradzi sobie. Zaraz sprawdzimy, jakieś stare w ogóle. Wziąłem tutaj silikony czy inne akryle na przykład, nieruszane przez, nie wiem, 5 lat i zobaczymy, jak sobie to urządzenie z tym poradzi. Na samym tym elemencie tutaj, w który będziemy ładować tubę, jeszcze mamy taki stalowy szpikulec, powiedzmy, do przepchnięcia tego początku tuby. I to wszystko. Co jeszcze? Rzeczy, które nie widać. No oczywiście znowu RedLink Plus, czyli system, który nadzoruje, powiedzmy, optymalnym wykorzystaniem mocy akumulatorów i przekazanie tego do bezszczotkowego silnika. Akumulatory również oczywiście wszystkie możliwe, które są w systemie M12. Ja tutaj mam najmniejszy, czyli 2 amperogodziny. Myślę, że spokojnie sobie to poradzi. To co? Odpalamy. Słuchajcie, czyli przygotowujemy do pracy. Wyciskam to. Przesuwam. I możemy ładować tubę. Weźmiemy sobie ten najstarszy akryl. Ja tylko wydłubałem tutaj z samej tej końcówki. Końcówka jest ucięta prawidłowo, więc zobaczymy, czy to w ogóle poleci coś z tego. Ładujemy to i możemy sobie przyspieszyć, czyli dopchnę sobie, żeby to nie jechało. Albo wiecie co? Dobra, jeszcze tak zrobimy, żebyście widzieli prędkość przesuwu. To jest na szóstce. No więc to jest naprawdę szybko. No to zobaczcie, taką tubę jesteście w stanie wypchnąć w kilkanaście sekund. Całą. Więc to jest na maksa szybko. Weźmy sobie na jedynkę na razie i jakiś tutaj materiał. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie nam wyciekać. Odkręcimy, zobaczymy, co tutaj się w ogóle dzieje z tym. Ale tak jak mówię, to jest jakieś stare dziadostwo sprzed 100 lat. Dobra, polecimy tak, zobaczymy,
to tak, to tak. Szóstka i jedziemy. No, czyli jakiś taki skrzep się zrobił. No to zobaczcie, z jakim powerem to wychodzi. Dobra. Weźmiemy normalny silikon i weźmiemy sobie jakiś kawałek materiału i popracujemy tak, jak pracować się powinno. I widzicie też moment cofnięcia. To będzie teraz widać może. Czyli cofa ten sam ten tłok po skończonej pracy. No oczywiście chodzi o to, żeby nam ten preparat nie wyciekał. No, może powinno pójść. Zobaczymy. Tak, ładujemy. Odbezpieczamy. Spróbujemy może jeszcze tutaj. No, znowu korek, słuchajcie. Znowu niestety tutaj skrzep w tym. Dobrze, nie ma sprawy. Mam korek pusty. Teraz powinno być dobrze. Dokręcimy. Okej, i jedziemy. Leci, leci. Zmniejszymy sobie prędkość może na dwójkę. Myślę, że to spokojnie wystarczy. No i co? Ruszamy? 3, 2, 1, 0, start. Jedziemy. Piękna sprawa, słuchajcie. Już mi się to podoba. Ile musiałbym się namachać tutaj tym pistoletem, żeby zrobić to w miarę równo. A tutaj zobaczcie sami, że to wyszło naprawdę, naprawdę nieźle. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zrobimy jeszcze może tak. Posłużymy się telefonem, bo to wygląda naprawdę nieźle. Nie? I żeby nie było, używam to, słuchajcie, pierwszy raz w życiu. Wcześniej wydaje mi się, że tylko raz chyba to użyłem na jakimś pokazie. I to wszystko. Więc kwestia operatora będzie tutaj. Operator będzie musiał dobrać sobie po prostu prędkość do naciętej dyszy. No bo oczywiście, jeśli tutaj będzie dysza zrobiona cieniutko, no to wtedy mogę tutaj ustawić troszeczkę na przykład szybsze podawanie, no czy też na odwrót. Ale przy takim silikonowaniu, no to jest, słuchajcie, moment. I mamy zrobione to naprawdę, naprawdę super estetycznie. No i oczywiście silikon jest nałożony na maksa równo. No chyba, że operator będzie, nie wiem, w jednym miejscu za długo to trzymał, w drugim za krótko. No zobaczmy w takim razie. Zrobimy tak jeszcze. Tutaj nałożę na prędkości 1. Żebyście wiedzieli. Jak to wychodzi, nie? Tu mamy jedynkę. Dobra. Teraz damy na trójkę. I teraz dam na szóstkę. To już się boję. Ja pierniczę. No to jest taka prędkość, że naprawdę mówię, tuba w paręnaście sekund i pusta. No ale jeśli ktoś ma
dużą dziurę do zapchania, to czemu nie? Po co czekać, jak można w paręnaście sekund to po prostu wypchnąć i gotowe. Tyle w takim razie na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. To zobaczycie, mówię, już niedługo na Domi Drewno będziemy oprawiać okna, czy wstawiać szyby zespolone do ram drewnianych i tam ten pistolet będzie w ruchu. Świetna, świetna sprawa. Na razie ode mnie kolejny genialny sprzęt na system M12 od Milwaukee. Link tradycyjnie w opisie filmu. Na razie, cześć.